To wiesz, co zrobimy? Pojedziemy do muzeum. Meteorów? Do dinozaura. No i załatwimy sprawę, co ty na to? A to możemy jutro, jak ty podjechał, bo się ubiorę elegancko. Ale jesteś elegancko, możemy teraz to zrobić. Teraz jestem ubrany tak, bo to jest do wizyt z księcem. Aha. Ja mam ubranie do każdego inne. Aha. Do picikeli mam czarne dresy. Do dziewuch mam fioletowe. No bo ty jesteś jakiś taki, nie wiem, spod ciemnej gwiazdy. Ja, spod ciemnej gwiazdy. No szeryf, nie? Wiesz, co to znaczy? Kto? Ta oznaka? Że będziesz robiony na pieska. No to ty bardziej będę brał ciasne gacie, żeś mnie z dupy nie ściągnął. A pokazać ci moje alter ego? Co ty chcesz zrobić, kolego? Oho? Dzisiaj jestem prawdziwym psem. Ksiądz, mogę erotyzmy odprawić. Te egzorcyzmy. Przepraszam. Nie ma problemu. A tak naprawdę to dinozaura mamy w domu. Nie, no sobie nie jest taka stara. Nie, mamy. Pod schodami. Nie macie, bo tam mieszkałem. Założysz się? Nie, bo ty im później coś będziesz chciał założyć, jakiegoś twojego pudelcowa. A założysz się? Załóż się, że mam w domu dinozaura, który je hot doga. Oddychę. Oddychę. Dinozaur. Tu, proszę. Przybij. Proszę. Słuchajcie, wy się tak kłócicie, obyście się tak nie kłócili o to mydło, co tam pod prysznicem widziałem ostatnio. No pyciekala ciągle się nachyla, ja się zawsze... Ile można razy się nachylać po mydło? Cały czas upada, nie mogę. Bo ja, jak się nachylam, to mi hemoroidy pękają. No właśnie, słuchajcie. No? Dyszka, to co, jedziemy zobaczyć te dinozaury do muzeum? Mieszkanie bardziej chciałem, bo dupkę zaprosiłem dzisiaj. No, powiedziałem... To chcesz zobaczyć mieszkanko? Tak. Chcę. Zapraszamy w takim razie. Chcesz jechać ze mną tutaj tym rolnikowozem? No, a pyciekala pojedziesz moim cipurkiem? Cipurkiem pojadę, no. To jest mój, nowy zakup. No to chodźcie, pakuj się, dycha, pokierujesz. Oj, Jezu, a na to, a ja mam prawo jadę na wszystko. Masz, siadaj. Oj, czekaj, nie szarp. Teraz. O, drzwi chodzą. No. Gdzie jedziemy? Przed siebie. O kurde, ty coś widzisz przez tą szybę? Domyślam się. To będę cię kierował. Poczekaj, chłopcze. Stój. No nie pojechałem? Chłopaki piersi jadą. Jasny chuj, pękły. Nie, proszę poczekać. Księdza? Nie, będzie listwa. Listwa. Pięciu biedny dostanie. Gdzie uciekać? Mordę. Nie. Łapcie Piciego. No kurwa, do nie. No nie wytrzemię z nim. Gdzie ten Piciu się zerwał? Nie ma go. Cicho, nic się nie odzywaj, bo cię dycha zajebie. Och, nie mówię. Widzieliście, co zrobił? Gudieły mi upalił. Cicho, nic się nie odzywaj. Picikela, nic się nie odzywaj. Dyszka, no nie ma, wyparował. Spokojnie, mam Gudieła, jeszcze sobie wymienię te lalaczka. Mam Gudieła. A tam nie było buty do gazu? Nie, ja Gudieła mam, nie. Gudieła mam. Gudieła? No, te szopony takie mam. Jak on to zrobił? Jak on to chyba... mógł upalić tak? Na upłatek najechał, chyba. Cię wieczyć nie chcę. Proszę księdza. Nowy samochód, nowy. Spróbuję ci go unieść, pomogę. O, ja pierdolę, ksiądz to podniósł. Marko, skąd na chwilę. Skąd ksiądz tyle siły miał? Stary dyżurłem. A, no to szanuję, po płatku. Bo ksiądz słyszałem, że... Jezu, nie świeć pan, bo nic nie widzę. Dobrze, proszę księdza, no ja muszę tym jechać, odstawię je, bo picikela mi zepsuje wszystko. Ja myślę, że... Zaparkuję tutaj, zamknij sobie, o tu. Tu jest bezpłatne, bo tutaj, o tutaj już, z boku, to masz płatny park. Już wstaję, już. Ten tu. A tu jest... O Jezu. Na ten bezpłatny tu postaw, no. Tu iskry z dupy poszły. Nad morze. A to ja mam ten dom w wodzie? Tak. I... Jak jest przypływ, to tak. Czyli... Albo fala z tsunami. Tsunami? To jest dziewczyna Picikeli, ta, nie? Co mi? Nie, to mi się pomyliło. Właśnie, proszę księdza, chciałem nagadać na Picikeli. Co się stało? No, on cudzołoży. Co ty gadasz? No, próbował cudzołożyć. Z kim? Ze swoją kandydatką policyjną. Aha, i co? A, bo nie jest po ślubie. No i on chciał cudzo włożyć, że w nią chciał ten. W cudzą włożyć? Tak, w cudzą. I w cudzą włożyć. Ja ją, on strzegł i powiedziałem, że zawsze może być ze mną. Aha, zobacz jak masz blisko do wody. Będziesz mógł rano biegać, trening robić, pompki, wszystko, wyskoki, jumpy. No i się nawet, umyć. Nawet dżownicu rano byś mógł na plaży zrobić. Zobacz, no ale to by wiedzieli, by znali moje ruchy, bo na piachu by było widać jak się poruszam. Ja muszę na mancie trenować. A wiem. A ja myślę, że to się kijem zapiera. A to na elektrycznie. Który to jest dom, proszę księdza? Tu z chłopakami dać chodź. Dycha. Kto? Jeden gościu chce się z tobą napierdalać. Mówi, że cię rozjebie. Kto? Ten tutaj, zobacz, stoi. Dawaj mi skurwysyna. Jezu, przepraszam, że znowu bluźniłem. Soluba na piachu. Jak dawaj. W podstawówce. Chodźcie na pierdolę. Chodźcie na piach. Tylko czapkę zdejmę. Zakłady przyjmujcie. On się kleił na żar do szyb. Zobacz jak wygląda. Ale napizgany jest, dyszka. No czekaj, tarczę ci postawię na rozgrzewkę. Piznij sobie tak z dwa razy.
Aha, myślałem, że w kosi łapki gramy. Nie, 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 tarczę ci stawiam. Lewy, prawy, dawaj, no drzeweczkę. Dobra, proszę księdza. No. Jeden. Boś. Jeszcze raz. No już tak. Prawy teraz, prawy. Prawy? No. Ale nogą czy ręką? Ręcą. Dobra. O, to dobra, rozgrzany jesteś. Ale jestem rozgrzany, a się nagrzałem, kurwa. Jesteś rozgrzany. A się nagrzałem, chodź tu gościu, kurde, rozczapię cię w pizdu. Ci kurde dziecko w parterze zrobię. Ale jak ci się opętany jest, zobacz, od tych sterydów. Co ty mnie chcesz przestraszyć takim czymś? Czy mamy czas? Dobra, jesteś gotowy, jesteś? Musisz krzyczeć, dycha. Moment. Co moment? Co moment? Tatuaże, co musiałeś narysować? Zguby turbo? Luju? Chodź się napierdalać na pięść! Trzeba to pierdoloda. Słucham. Tak, 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 tak. Dobra. Tabletkę srakasto podałem, no. Jak ci w nogi wejdę, to ci te kolana krupto. No, gotowy? Dawaj. O, jaki low kick! No, no chodź! A jaki unik dyszka, Choć się tak nagrzałem, bym cię jeszcze dwa razy najebał, gdybym mógł! Wyskakuj z ściana i z telefonu! Ja rozmazały. Proszę księdza, czy jakbym go okradł teraz po pobiciu? Tak. To jest okej, czy nie? To jest bardzo okej. Okay. No przecież on cię nawyzywał. Tego ziomeczka trzeba benzyną ekstrakcyjną położyć, się obudzi. O, telefonik. I bransoletka. Było i nie ma. Cik, ciąg, ciąg, portfel wsią. Idę po okulary, bo cię słabo widzę. Chyba trzeba go do szpitala zawieźć, chłopaki. Zawieziecie go? Cienko, cienko z nim. Nie mówcie mu, powiedzcie mu, że ktoś lokalny mu ukradł telefon i bransoletkę. On jest jeszcze nagrzany? No. To! Gościu! Ci zaraz to w dupę wsadzę, nie? I ci strzelę, to zobaczysz, jak wygląda dziurawe jelito! Bo mi to Tito, czy do mnie strzelisz, ale przy księdzu, to wara! Już możesz sobie iść! No nie będę cię pił dwa razy! Bo teraz to ci może... Spokojnie, chyba nie warto, dyszka, wiesz? Proszę księdza odjebać go w imię Boże? Myślę, że to jest dobry pomysł, ale w kolanko. Także... Kurwa, Bóg szczyk! Jezus, to ty, Picikala, przepraszam, cię uderzyłem! O Jezu, wybacz, Picikala! Przepraszam! Picikala, przepraszam! Przepraszam! Po siusiorku cię pomacam. Już jest okej? Okay? O, jest super. Widzę, że krew naszła, czyli jest okej. Okay. Przepraszam! Aż mnie plecy zabrali. Picikala, weź od księdza apap ała i ten... się wylecz, a ja przyjdę. Słuchaj, mnie to nie boli, bo ty jesteś napompowany. Co, myślisz, że z wody ci jebam? Przecież ja jedną ręką ci biłem tylko, żebyś miał jakieś szanse, rozumiesz? No, no, tak se możesz mawiać sobie, nie dzieciaku. Nie ćwiczył ksiądz, tak zwane Boże Katechitsu. Boże ciało. I Boże ciało mam teraz. Ja słyszałem, że ksiądz umie krzyżaratę. Krzyżaratę? To jest szaolicka sztuka napierdalania w krzyż. Skopa. Tak, no coś tam liznąłem w Europie. Coś tam liznąłem w Europie. Dosłownie. Więc ksiądz gli... O, nieważne. Słuchaj. Ja też lubię kaktusy jeść. Słuchaj, sorry za te gudejery. No, ale wiesz co? To ja przepraszam cię, Somi nie ma takiej dużej głowy. Jak już mam się przepraszać? To... Ma. No ma w chuj, bo to dziecko ma taki łeb wielki. No. Musiała mieć cipę jak wiadro, żeby z niej wypadło. Ona ma nadal cipę jak wiadro. Nawet jej kupiłem ocet, nalałem do wiadra, żeby siedziała na nim 24 godziny, ale powiedziała, że nie. Wy jesteście kurwa niemożliwi, chodźcie tą kartę. Tak już jest tą Somi, proszę księdza. Sam to zrobił. Jakby ksiądz chciał ją poświęcić tam w te pomiędzy nogi, to by mogła zjeść księdz no, rękę. Jestem, no. Spirytusem, najlepiej, posmarowo. Bożym spirytusem. Tak jest. Która to jest chata? Gdzie ta chata? To tutaj, ta pierwsza? Na chuj mi ta chata, to był taki projektant tego domu chyba. Na chuj mi ta chata? No to był taki projektant. W ogóle, proszę księdza, słyszał ksiądz, u kogo zanpasy trenowałem? Zanpasy? U jajami o matę. A wiesz, kto murował ten dom? Pink Tink chyba. No Pink Tink właśnie, to jest ich murarz. Kurde, oni wszyscy tutaj z tego Chinatown takie chaty stawiają. Pakuj się, dycha. Z ciekawości zerknę na tą chatę. A ja mam siano w banku. To zaraz podjedziemy, spokojnie. I Picikela ma resztę. Powiedział, że zapłaci. Tu ci gdzie to się wchodzi? Tu dalej jeszcze, no przy tych śmieciach tu, no. Bo chłopaki sprzątali przed twoim przyjściem. Tu. O, tutaj. Beżnia jest. O, dyszka się wpakował, proszę.
Ja pierdolę, ale wielki telewizor! Jak okno! Przecież to, żeby oglądać, no, przecież księdza akcji ogląda, przecież jak się zacznie dziać tutaj akcja i tutaj za nim spojrzę, to 2 sekundy miną, to mogę się nie zobaczyć. To kurczę, jak tu akcja się zacznie, to przeniesie się na łóżko. Aha, to ty nie głupie. No. Ministranty mądry. A te drzwiczki tu? Kupę się robi chyba. Ooo! Zengarki! Spakowali, zobacz. A mogę te zengarki sobie wziąć? Dyszka, ale jakoś się dogadamy. To się dogadamy. Dostaniesz chyba. To są takie, wiesz co, z pulsometrem, chodź zobaczysz. Weź sobie przyniesz jednego. No, jakbyś tutaj na tej bieżni chciał biegać i tak dalej, wiesz. Od razu zegarek zakładasz, masz tu pulsometr, tu poniżej masz ketę, sobie możesz od razu na szyję zarzucić. No, ja lubię ketę mieć. Ketę. W szufladzie coś było? Bo chłopaki, w szufladzie coś było? No, nie wiem, nie strzątane było to. Mówcie prawdę. A te truskawki nie... to po co? Te truskawki? Do jogurtu? To jakoś poniosło chyba. To z czekoladą, z dziewczynami się bawimy. A tu jeszcze zobaczcie, laptopa nie wyłączyłeś. To jakiegoś streama masz włączonego na tym laptopie. Mogę zobaczyć? Zobacz, no tu stream jeszcze włączony. No, Maksiu nie wyłączyłeś. Choroba nieposprzątana, no. Uj, fajna firma. A to... O nie, ktoś gówno wymaczał w suszu! Przyksiędza! Pokaż. Ktoś gówno w suszu wymaczał. Ja! Jak można to zrobić? To niby lecznicze jest. To jest to CBD? Gówno w suszu. Jak można oblepić kupę marihuaną? Słuchaj, do streamów to tutaj jest miejsce. Do streamów tutaj będziesz miał miejscóweczkę. O, tutaj masz miejscóweczkę. Ale będziesz gierzył, chłopie. Nie, ja będę sąsiadki podglądał, bo zainstaluję wszystkim kamerki, takie widło i otworzę taki portal, na którym będą się myły. A tu będzie twoje centrum dowodzenia wtedy. Do widzenia? Centrum dowodzenia. A myślę, że już idziesz. No. I to tu będę dowodził. Tutaj picikele trzeba, wiesz? Picikele nie wpuszczajcie, bo im banany zje. To, a zobacz, maskę jaką masz, zobacz. Tutaj jakbyś chciał jechać gdzieś, zrobić coś dziwnego, to masz tu maseczkę. Jakiś napad. Kiedyś chciałem, marchewkę taką. Po co napad? Po co napad? Nie wolno? Żadnych napadów nie rób, daj spokój. Lepiej się bić. Tak jest, więcej siana na tym zarobisz, jak na tych napadach. A to co to jest? To jest ekspres do kawy. Pijesz kawę? O, ten guzik. Tutaj to masz lodówkę, tam masz wodę. Jak lodówka z guzikami? Głupi jesteś chyba. No tutaj masz wodę, bierzesz szklaneczkę i tutaj leci woda. A to po co mi wtedy krat? Cwaniaku? No, bo musisz nalać wody. Tak? No jak się nalejesz z kranu, to tej wody nie będzie. To po co? Przecież mogę ze kranu do szklanki nalać, czy nie? Ale nie będziesz miał tak schudzone jak woda. Aha, bo tu jest zimna. No dokładnie, czyli w kranie jest tylko gorąca, tak? No gorąca, zimna, ale tutaj jest zmrożona, schłodzona. Uuu, czyli tu masz kostkarkę. No, full wypad. Tu masz lód możesz, loda stąd brać. To moment, ja tylko zadzwonię do Marka. Czy wyjdzie. Halo Marek, nie uwierzysz. No, kupiłem sobie dom, nie? No, tam ksiądz mi pomógł. No, ale ty nie wiesz co mam, kostkartkę mam, gdzie wlejesz wodę do lodówki i masz wodę. Gościu, ogarniasz temat? Wy tego na stacji tego nie macie, tej NASA City, nie? A właśnie, widziałeś meteora, bo go policja szuka stanowa. Nie widziałeś. Jak zobaczysz, to powiedz, że za dinozaury ma dożywocie. No, elo. O, jestem. Marek mówi, że też mają już takie w kosmosie. Też ma kostkarkę? W kosmosie mają, no. Bo tu normalnie loda można stąd wyjąć, wiesz? Nie wiesz. Ale zimnego. Kuktasa sobie wyciągnę takiego na patyczku. Tutaj zimnego wyciągniesz, to dopiero w sypialni masz te ciepłe lody. Ciepłe? No bo 36,6. No. A dobra, gdzie macie dziewczyny? To wszystko mamy. To nie ma dziewczyny? Tutaj jeszcze dyszka, chodź zobaczysz sobie łazienkę. A srałem już do zlewu. Mówisz? No, zobacz. Ale masz wannę, zobacz. W soli będziesz mógł się moczyć po ciężkim treningu. Pięknie. Wannę, prysznic. Jak ja ci zazdroszczę, to ja na parafii takiego czegoś nie mam. No, ksiądz będzie mógł się tutaj przyjść i położyć. Będę mógł wpaść? No, normalnie nawet. Ochlapać pióra? Na bombę do zlewu, jak trzeba. Czekaj, aha. To niech ksiądz uważa, żeby się na krzyż nie położyć. O. No, idealna jest. A czemu w soli? Ksiądz lubi się... W soli. Ale to ksiądz lubi się doprawić się jak ten? Się kąpie? Czy nie? A jakby w pieprzu się wypierdolił? Jak będziesz znowu robił te zapasy z tą torbą po macie, no to wiesz, no to bardzo ważne jest, żeby soli dużo było, wiesz? Bo... A tu co masz? Nawet nie... A tu pralka! Pralka i spalę! Tu możesz pieniądze prać, zobacz. Gdzie? Dyszka, no tu. Którym jest? A tu? Tu na lewo. Tu, chodź, zobacz. Tutaj jestem. No widzę. Gdzie jesteś? No. I tam jest pralka, patrz. I co? Ja mam 26 tysięcy brudnych, proszę księdza. No to tu możesz wyprać wszystko. A właśnie chciałem na parafię dać brudne, bo podobno ksiądz to umie coś z tym zrobić. Ja uleczę, no.
To ksiądz to umie zrobić. Ja nie umiem. Dobra. Ja dobra, wyczyściłem ogarniemy. Je tym, waniszem. A to musisz z Zygmuntem. A, to nie wiedziałem, tego głupiego wanisza. Najpierw na niego usiadłem, tak jak było w instrukcji, i potem wstrząsnęłem i wymyłem. No i nie pomogło, trochę musisz się pieniło. Musisz z Zygmuntem. Wanisz to nic nie, to musisz z Zygmuntem wszystko. Tyszka, ja cię nauczę. A mydło jeżyk? Biały jeleń tylko. Biały jeleń, czyli taki picikel. Chodź się po tam plastyk, kurwa. Chodźmy do picikeli. I teraz tak, klucze. Tak, ja, zalikę daj chłopaczkom, proszę, chłopakom. Komu ile to... tam tej zaliki wziąłeś? No ja w banku mam. No to podejdziemy do banku, no. Dobra. I, a klucze? Maksie to już ma tutaj opcję z kluczami. No chcesz od razu dostać tymczasówki, czy i po prostu jutro przepiszemy chatę? Jutro czy... też no najpierw chyba tymczasówki, no. Nie, dzisiaj i tak śpiewał cię. Znaczy, Dyszka, jak chcesz, to mówię. Nie musisz dawnować zaliczki, po prostu na jutro się umówimy, żeby nie było, nie? No to... Spokojnie, spokojnie będzie spokojem. Na ciebie czekało, no. I, a wy, czekaj, jest no. Jeden minus tego domu. Stańcie z przodu, zobaczcie. Jest jeden minus, panowie. No ledwo się mieszczę w uliczkę. Muszę łokciami rysać chatę z lewej i z prawej. No ja się bałem, że futryny poprzestawiasz. Nie możecie mi trochę opuścić za to, że jest wąsko? Opuszczą, opuszczą. Ze stówę chociaż. Co więcej opuszczą na te tynki. Na tynki, no bo mówię, całą marynarkę na... On ma ściana w chuj, nic nie opuszczę. Halo? No śpi? Ty Menelów mam pod chatą? No. A tu jakaś baba, zobacz, dycha. A ty co tak się na krzyż położyłeś? Księdza widzisz i... Przecież to nie Jezus jest, to ksiądz. Głupie babsko się położyło i myśli, że jest. A no nic, niech księdza... Tak jak przybiegła patrzeć. Takich tutaj lokalesów, nie? Na miejscu. No, niech ze śpią. To tak jak w Brazylii byś się czuł, sypnąć monetę. Powiem tylko tak. Pamiętaj, że jak raz im dasz, to oni już zawsze będą do ciebie przychodzić tutaj pod chatę, wiesz? No. Będą wołać złotóweczkę na bułeczkę. Bo tu ta no, mama akurat zawsze. Tyle, nie? Będę im w śmietniku dostawał jedzenie. Okej. Okay. I gdzie musimy jechać teraz? No podjechać na bank najlepiej, wiesz, zalikę wziąć. Dobra. Nie, to już się dogadaliśmy, tak? Że niech nie płaci, po prostu na jutro się dogadamy. No, a na jutro? Właśnie, picikala, no. Bo ci nie mówiłem. 2 300 000 na jutro bym potrzebował. Księdzu, nie mówiłem ci, 2 700 000 bym potrzebował na jutro. Chłopaki, mówiłem wam, że Pisikela potrzebuje ode mnie 3,5 miliona? Słyszycie? To trzeba załatwić. Cholera. Trzeba załatwić na jutro. Kuchy telefon. Dawaj dalej. Na jutro trzeba załatwić. Do Menago. Do Menago dzwoń. Walduś, masz numer tam do Stevie'ego, bo on komu nie miał 4 bańki masz? Walduś, do Stevie'ego trzeba dzwonić. Wystarczy. Może z komunicy zebrał. Walduś, dzwoń do Stevie'ego. On zarobiony. Jak no, potrzebuje, ale on zarobiony z mojego konta jest, kurwa. Że potrzebujemy 5 milionów. 5 milionów jest potrzebne. W słowie to weźmy 8, żeby każdy by miał... Ha! Ja jeszcze bym wypłatę wziął, bo już chyba z 10 godzin pracowałem. No to w sumie weźmy te 8500. 8500? No i pasuje. I teraz trzeba to... To weźmy już 10, żeby było lepiej do wydawania. O. Jest nas tu raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu. No to ja biorę stadzień po trójce, no i wyresztę, nie? No ja na dom, o. Nie? No, i ten dom na nie policzyłeś jeszcze. A, jest... bo ty jeszcze dom. No dom. To mam... 14 już weźmy, 14. To potrzebujemy jednak nie. Tylko 14. To zadzwoń do, zadzwoń do tego bociana i róbmy to. Nie, do dewidenta. U nas tu jest 7, to 21 milionów pasuje. Do dewidenta dzwonimy. No to dawaj, dzwoń. No ale oni z miliona robią 4 długu. Złodzieje jebane no, to są. Może... Zaraz sprawdzę, czy ten nie miał dowodu przypadkiem. Słuchaj, ja ci opowiem. Miałem takiego ziomeczka, nie? Takiego miałem no. Na dzielni, no. Jak jeszcze mieszkaliśmy w Europie. Nie? Nie. Że przyjechał do niego konmornik, nie? A gościu był szafa trochę większy ode mnie, nie? No to przyjechał konmornik i tylko raz przyjechał konmornik, nie? Już nigdy nie przyjechał konmornik. Coś tam krzyczał, że milicja, coś tam, ale tylko se pokrzyczał. Tak jak biegł do samochodu, no. I pojechał. Nawet się nie ruszył. I pojechał do komornik. No i Auszanie tam siedział później. No, Auszanie. Auszanie w komorniku. No i wszystko. Dobra, spierdalamy. No komu w drogę temu... Aviomarin. To chodź, podrzucimy cię na parking, Tyszka. Dobra, ja ten czołgiem pojadę. Tym.